Dzień dobry Państwu, nazywam się Mateusz Rzemek, na co dzień jestem dziennikarzem Dziennika Rzeczpospolita, zajmuję się rynkiem pracy, także zatrudnieniem cudzoziemców i właśnie o zatrudnieniu cudzoziemców będzie ten trzeci panel. Liczę na bardzo ciekawe wypowiedzi uczestników, szczególnie, że mamy i przedstawicieli nauki, i przedstawicieli praktyki, i przedstawicieli także ministerstwa, więc może dowiemy się, nad czym pracuje w tej chwili resort rozwoju. Panel nazywa się Oczekiwania i możliwości w zakresie pozyskiwania wysoko wyspecjalizowanego personelu z zagranicy, w szczególności z branży medycznej, biotechnologicznej i produkcyjnej. I myślę, że najlepiej naszą dyskusję otworzy pan mecenas Przemysław Ciszek, partner w kancelarii Hakowski-Ciszek. I panie mecenasie, z czym polscy przedsiębiorcy mierzą się, poszukując takich wysoko specjalizowanych pracowników i czy polskie regulacje odpowiadają na to zapotrzebowanie, na tych wysoko wyspecjalizowanych pracowników? Problematykę rekrutacji i zatrudnienia obcokrajowców w Polsce chciałem podzielić na dwie grupy. To znaczy, w szczególności polskie firmy zatrudniają całą rzeszę cudzoziemców, jeżeli chodzi o takie zawody, które wymagają pewnych umiejętności, natomiast nie wymagają pewnego potwierdzania uprawnień i dopuszczania do rynku pracy, ale również mamy szereg sytuacji, o których na przykład, których dotyczy w szczególności ten program Polski Ład, to znaczy sytuacje dotyczące tak zwanych specjalistów wysoce wykwalifikowanych. Ja tutaj w szczególności pod tym pojęciem rozumiem zarówno przedstawicieli branży medycznej, czyli w szczególności lekarzy, pielęgniarki, czy lekarzy dentystów, dlatego że zapowiedzi programu dotyczą w szczególności tych właśnie zawodów, jak również osób, które wykonują pracę na przykład w branży IT. Ja tutaj mam na myśli programistów, mam na myśli informatyków, dlatego że, proszę Państwa, to jest grupa, do której wypowiada się Polski Ład, natomiast ta grupa, te grupy korzystają obecnie już z pewnych ułatwień, dlatego że tu chciałem w szczególności wspomnieć o branży IT, dla której obecnie w Polsce prowadzony jest program, tak zwany Poland Business Harbor, program, który pozwala w sposób uproszczony zatrudniać, ściągać do Polski specjalistów z branży IT, w szczególności przygotowano specjalne wizy, które pozwalają obywatelom Białorusi, którzy wykonują pracę w tych zawodach, pracować w Polsce. Również, proszę Państwa, te osoby w momencie, w którym wjeżdżają do Polski na podstawie tej specjalnej wizy, one nie potrzebują uzyskiwać zezwolenia na pracę. Czyli czytając program Polski Ład, dochodzimy do wniosku, że planowane jest prawdopodobnie rozszerzenie tej możliwości, czyli nie wprowadzanie nowych rzeczy, tylko rozszerzenie możliwości, która już tu jest, na inne państwa. Z tego co czytamy też, te państwa to będą przede wszystkim obywatele tak zwanej Wielkiej Szóstki, czyli w szczególności Ukrainy, która obecnie chyba przoduje, jeżeli chodzi o liczbę pracowników, liczbę personelu pozyskiwanego w Polsce. A więc moim zdaniem, w mojej ocenie, Polski Ład tak naprawdę rozszerzy coś, co już mamy w tym zakresie. I tutaj oczywiście ta branża też zgłasza zapotrzebowanie duże odnośnie nowych rąk do pracy, w związku z czym oceniamy to pozytywnie, chociaż na chwilę obecną nie znamy jeszcze szczegółów. Natomiast, proszę Państwa, takim szczególnie istotną kwestią, która w Polskim Ładzie się pojawia, jest informacja o tym, że mają być ułatwienia odnośnie legalizacji powierzenia pracy tym pracownikom z branży medycznej, w szczególności właśnie lekarzy, pielęgniarek. Tutaj chciałem też przypomnieć, proszę Państwa, że pewne ułatwienia już się pojawiły. Mamy w tej chwili takie co najmniej dwie nowe ścieżki, na podstawie których lekarze, na przykład z Ukrainy czy z innych państw, chodzi tutaj o państwa trzecie oczywiście, spoza Unii Europejskiej, mogą wykonywać pracę już na terenie Polski, z tym, że ten program, te przepisy, które obecnie obowiązują, to była taka nowelizacja, proszę Państwa, z 27 listopada zeszłego roku. One pozwalają jakby uzyskać bądź zgodę na wykonywanie pracy w konkretnym podmiocie, bądź tak zwaną warunkową zgodę na wykonywanie zawodu lekarza na podstawie, proszę Państwa, decyzji ministra zdrowia. Tutaj oczywiście cały schemat uzyskiwania takiego uprawnienia do pracy jest o tyle prosty, że wystarczy złożyć wniosek, załączyć kilka dokumentów. Tutaj w szczególności, proszę Państwa, nie trzeba zdawać egzaminu języka polskiego, nie trzeba potwierdzać uprawnień, w związku z czym teoretycznie dostęp do zawodu jest w tej chwili otwarty dla obywateli
innych państw niż Unia Europejska. Proszę Państwa, oczywiście, jak się Państwo domyślacie, spotkało się to z dużym oporem, no przede wszystkim Naczelnej Rady Lekarskiej. Nie wiem, czy na pewno być może Państwu to się obiło uszy, natomiast prezes NRL podrzucił pomysł, że być może zamiast otwierać granice dla lekarzy z zagranicy, być może na przykład dopuśćmy do wykonywania zawodu osoby, które na przykład nie zdały egzaminu końcowego tego państwowego, prawda, czy państwowego egzaminu specjalizacyjnego. Inaczej mówiąc, skoro dopuszczamy, chcemy dopuścić osoby z zagranicy, które mają uprawnienia potwierdzone za granicą i nie mają udokumentowanej znajomości języka polskiego, być może dopuśćmy te osoby, które w Polsce tego egzaminu nie zdały. To jest, proszę Państwa, oczywiście ocenę tego pozostawiam Państwu, natomiast chciałbym tutaj tylko podkreślić, że przepisy już obowiązują, więc Polski Ład, jeżeli będzie oferował nowe możliwości w zakresie udostępnienia możliwości pracy dla obywateli tych państw trzecich, no będzie musiał oferować coś więcej. W związku z czym czekamy na szczegóły. Tutaj oczywiście te szczegóły mamy nadzieję wkrótce zobaczyć. Natomiast proszę Państwa, to są te zawody szczególne, zawody, które wymagają szczególnego zaufania bądź szczególnych umiejętności. Natomiast chciałbym powiedzieć, że z punktu widzenia firm, które obsługujemy, z którymi pracujemy, duże oczekiwania są odnośnie tych zawodów troszkę mniej wyspecjalizowanych, w szczególności tych, które na przykład wykonywane są w branżach produkcyjnych, w branżach magazynowych. Inaczej mówiąc, tutaj chciałem w szczególności powiedzieć o sytuacji zezwoleń na pracę czy oświadczeń o powierzeniu pracy, gdyż obecne przepisy, które obowiązują już kilka lat, zawarte w ustawie o promocji zatrudnienia, no, są ewidentnie niewystarczające. Proszę Państwa, przede wszystkim one, nie jest ich winą, ale oczywiście jest to powiązane z tą sytuacją. Obecnie polskie firmy przede wszystkim skarżą się na długi okres oczekiwania, czyli tutaj już widać, że jest potrzeba, aby no, poza usprawnieniem, można powiedzieć, procedur, czyli na przykład wprowadzeniem większej elektronizacji tych procedur, być może dopuścić dłuższy okres prawa do wykonywania pracy na tych dokumentach. Tutaj w szczególności, proszę Państwa, jak chciałem powiedzieć, że wiele firm zgłasza taką uwagę, że byliby gotowi płacić większe opłaty za wydanie tych dokumentów, gdyby na przykład okres ich obowiązywania był dłuższy. Wreszcie, proszę Państwa, w obecnych przepisach jest mnóstwo pułapek. Pułapek, na które wpadają pracodawcy bez jakiegoś specjalnego przygotowania przedtem, dlatego że, proszę Państwa, jest wiele sytuacji w polskich przepisach obecnie, które nieświadomie powodują nałożenie później kar na takich pracodawców, przede wszystkim na przykład obowiązki wszelkiego rodzaju informacyjne. Wiecie Państwo, w Polsce pracodawca, który zamierza zatrudnić na przykład osobę z Ukrainy, musi na przykład w pierwszym dniu pracy zawiadomić o tym urząd, że udaje mu się to zrobić, no i jeżeli tego obowiązku nie wykona dwukrotnie w ciągu roku, może nawet stracić zupełnie prawo do legalizacji pracy kolejnych osób. W związku z czym pewne pułapki w tych przepisach, na które, tak jak powiedziałem, pracodawcy wpadają nieświadomie, no w naszej ocenie są zbyt daleko idące. Wreszcie, proszę Państwa, na przykład jest wiele takich drobnych elementów, na które zwracają uwagę przedsiębiorcy. Na przykład, proszę Państwa, kwestia warunków pracy, które przy legalizacji obecnie musimy podać szereg informacji na temat warunków pracy, która będzie wykonywana przez danego cudzoziemca, między innymi na przykład liczba godzin. Proszę Państwa, w tym momencie czy Państwowa Inspekcja Pracy, czy resort dotychczasowo pracy informował, że na przykład odejście od liczby godzin, kiedy cudzoziemiec wykona, na przykład ma zadeklarowane 160 godzin pracy w miesiącu, będzie pracował jedno więcej czy jedno mniej, to już jest nielegalność pracy, w związku z czym wydaje mi się, że takie elementy nie powinny występować, powinno być większe zaufanie do tych przepisów, powinno być w ocenie pracodawców, proszę Państwa, powinni mieć zagwarantowaną sytuację, że jeżeli na przykład uzyskują zezwolenie na pracę, no to w jakiś sposób pewne elementy są możliwe do zrobienia i rzeczy, na które nie mają wpływu, typu na przykład na losowe przypadki dotyczące liczby godzin pracy, no nie powinny powodować kar dla tych pracodawców. Proszę Państwa, nawet spotkaliśmy się ze stanowiskiem, że na mocy przepisów, które obecnie obowiązują, powierzenie osobie cudzoziemcowi, który wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, godzin nadliczbowych, to już jest sytuacja, gdzie mamy do czynienia z nielegalną pracą.
A więc, proszę Państwa, oczekiwania pracodawców w Polsce są duże. One są w szczególności, ja adresuję te oczekiwania do resortu pracującego nad nowymi przepisami, dlatego też mamy nadzieję usłyszeć kilka szczególików z planowanych zmian. Natomiast ewidentnie, proszę Państwa, zmiany w tych przepisach o tyle są konieczne, że one powinny wyeliminować pewne nieprawidłowości, pewne luki, które właśnie powodują pułapki, o których mówiłem. Także pokrótce, proszę Państwa, podsumowując, zawody takie jak zawody lekarskie, pielęgniarskie, prawda, jak pracownicy branży IT, tutaj, proszę Państwa, możliwości, które są, być może powinny być rozszerzone na większą liczbę krajów czy większą liczbę cudzoziemców. Natomiast jeżeli chodzi o te zawody mniej wyspecjalizowane, tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, przedsiębiorcy oczekują ułatwień, ale też wyjaśnienia i uproszczenia pewnych procedur w przyszłości. Także z mojej strony to tyle. Z ciekawością wysłucham też ewentualnych propozycji zmian tych przepisów. Bardzo dziękuję, panie mecenasie. Chciałbym państwu zwrócić tylko uwagę, że przez cały czas można zadawać pytania na czacie, a myślę, że jest dobra okazja do tego, bo chciałbym o głos poprosić teraz panią dr Ewę Flaszyńską, dyrektor rynku pracy w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii. No i może pani dyrektor nie o szczególikach, tylko porozmawiajmy, co też rząd planuje w najbliższym czasie, bo wiemy, że pracuje pani teraz nad co najmniej trzema różnymi projektami, które z różnych stron dotykają kwestii zatrudnienia cudzoziemców i w sprawie organizacji urzędów pracy i samych tych przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Jak to może wszystko wyglądać? No i też proszę powiedzieć, kiedy się doczekamy nowej polityki imigracyjnej państwa? Przypomnę tylko, że poprzednia została wypowiedziana już 5 lat temu i do tej pory no, brakuje tego dokumentu i z pewnością myślę, że w tym dokumencie powinny się znaleźć kwestie dotyczące jakichś zachęt w ściąganiu wysoko wyspecjalizowanych cudzoziemców do Polski, których byśmy chcieli, bo oni są po prostu potrzebni na naszym rynku. Witam Państwa bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie na konferencję i na ten panel. Faktycznie w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii pracujemy nad nowymi przepisami prawnymi. Najpierw może jednak odniosę się do ostatniego zdania pana redaktora. Polityka migracyjna to jest gestia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale uspokoję, ponieważ przygotowywaliśmy część, jakiś wsad do tej polityki migracyjnej. Widziałam cały dokument, mam nadzieję, że niedługo będzie procedowany i też Państwo będą mogli się z nim zapoznać. Natomiast ze strony mojego ministerstwa faktycznie planujemy zmiany w zakresie rynku pracy i to duże zmiany, o których od jakiegoś czasu też opowiadamy na różnych konferencjach czy konsultacjach, które odbyły się w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Ale ad rem. Z takich rzeczy, które dotyczą tutaj tych naszych spraw, o których dzisiaj mówimy, czyli spraw zatrudnienia cudzoziemców głównie z państw trzecich, to podstawową zmianą, którą chcemy wprowadzić, to w ogóle zmienić ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ta ustawa ma 17 lat. Wszyscy zgadzają się co do tego, czyli i strona tutaj nasza, ministerialna, rządowa i samorząd, i pracownicy przede wszystkim urzędów pracy, pracodawcy, że ta ustawa, która ma 17 lat, była wielokrotnie nowelizowana i jest już przestarzała. W związku z tym planujemy, chcielibyśmy zmienić tę ustawę, ale w taki sposób, że zamierzamy wyłączyć przepisy dotyczące zatrudnienia cudzoziemców z tej ustawy i piszemy osobną ustawę o zatrudnieniu cudzoziemców i osobną ustawę, którą nazwaliśmy ustawą o wspieraniu zatrudnienia, która będzie dotyczyła szeroko rozumianego rynku pracy. Jeśli chodzi o, bo do tego nawiążę później, ale jedno zdanie, jeśli chodzi o ustawę o wspieraniu zatrudnienia. Chcielibyśmy urzędy pracy, które pozostaną na poziomie samorządowym, powiatowe urzędy pracy przekształcić w centra wspierania zatrudnienia, bardziej otwarte na pracodawców, osoby bezrobotne, poszukujące pracy, ale też na taką nową grupę, którą chcemy wciągnąć i ponownie aktywizować, przywrócić rynkowi pracy, czyli na biernych, osoby bierne zawodowo.
Jeśli chodzi o sprawy dotyczące cudzoziemców, mamy świadomość, wszystko to, co powiedział pan mecenas, właściwie to są wszystkie te problemy, które można powiedzieć, że są diagnozą naszej ustawy i pewnie znajdą się w jej uzasadnieniu. Mamy świadomość tego, że te przepisy dotyczące cudzoziemców powinny zostać uproszczone, również dokumentacja i też powinien być łatwiejszy też dostęp pracodawców do po prostu do całej tej procedury. I teraz tak, obecnie mamy zezwolenia na pracę na poziomie urzędów wojewódzkich, to są te najdłuższe na 3 lata. Mamy oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi dla 6 krajów na poziomie powiatowego urzędu pracy i zezwolenia na pracę sezonową, również dokumenty, które i cała procedura na poziomie powiatowego urzędu pracy. To Państwo wiedzą, pracodawcy, ale też wiadomo jest w takim ogólnej debacie publicznej, że tak jak urzędy pracy powiatowe radzą sobie z dokumentacją i wydawaniem tych dokumentów dość szybko, obecnie, tak jak sprawdzałam, około 6 dni potrzebują na wydanie pracodawcy określonego dokumentu zezwalającego na pracę cudzoziemca z kraju trzeciego w Polsce, tak w urzędach wojewódzkich są, no mówiąc wprost, kolejki. I chcielibyśmy to wszystko no, zlikwidować i uprościć, i żeby też było szybciej dla takiego pracodawcy. Jak to wygląda? Chcielibyśmy, oczywiście to wszystko jest na razie na poziomie debaty, też takiej na poziomie tutaj ministerialnym, ale zależałoby nam na tym, aby wszystko to, co dotyczy pracy, przenieść na poziom Urzędu Pracy. Czyli dziś powiatowe urzędy pracy, w przyszłości centra wspierania zatrudnienia przyjęłyby zezwolenia na pracę cudzoziemców, które dzisiaj są w wojewódzkich urzędach pracy. No, przepraszam bardzo, w urzędach wojewódzkich, urzędach wojewody. Pozwoliłoby to po pierwsze na szybsze procedury, ale też odkorkowałoby trochę urzędy wojewódzkie, które miałyby więcej czasu i przestrzeni na zajęcie się sprawami pobytowymi, bo oczywiście pobyt, który jest w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zostałby w MSWiA i w urzędach wojewódzkich. Czy do tego dojdzie, nie wiem, natomiast no, odważnie dość piszemy te przepisy i chcielibyśmy, żeby w przyszłości Centra Wspierania Zatrudnienia, czyli dzisiejsze Powiatowe Urzędy Pracy, w całości zajmowały się obsługą dopuszczania cudzoziemców z krajów trzecich do polskiego rynku pracy. Oczywiście tutaj pan mecenas wspomniał także o dokumentach, które są trudne, które są przyznawane na różne okresy czasu. I tak tutaj też się zgodzimy, bo wprowadzana w 2014 roku procedura uproszczeniowa, czyli dla 6 krajów oświadczenia o powierzeniu pracy dla cudzoziemca, miała być regułą. Miała być wyjątkiem, a stała się regułą, może tak powiem, dlatego że miała być wyjątkiem dla 6 krajów, a tak właściwie to pracodawcy głównie z tej procedury korzystają, bo jest szybsza i prostsza. Myślimy o tym i dyskutujemy o tym w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii, aby dla tych 6 krajów przede wszystkim zlikwidować test rynku pracy. Czyli jest to taka procedura, w której sprawdzamy w Urzędzie Pracy, czy na dane miejsce pracy zgłaszane przez pracodawcę nie ma pracownika polskiego. Dlaczego o tym myślimy? Dlatego, że pracodawcy poszukując cudzoziemców, dzisiaj oczywiście mówimy o specjalistach o określonych kwalifikacjach, ale pracodawcy poszukując cudzoziemców poszukują głównie pracowników do prac prostych i pracowników na miejsca pracy, gdzie nie mogą znaleźć Polaków do wykonywania tego typu prac. Dlatego chcielibyśmy, być może nam się to uda, dla tych 6 krajów, czyli między innymi Ukrainy, Białorusi, znieść test rynku pracy, przy czym, ponieważ mamy świadomość tego, że powinniśmy również chronić nasz rynek pracy i to bym chciała podkreślić i może być różnie w przyszłości, czyli mogą być różne sytuacje kryzysowe, wprowadzić zapis legislacyjny dopuszczający w sytuacjach nagłego wzrostu bezrobocia z powrotem przywrócenie być może regionalne takiego testu rynku pracy, czyli pozostawić sobie taki pewien wentyl bezpieczeństwa. Myślimy o tym, aby uprościć dokumentację.
Dzisiaj mamy dużo dokumentów, które musimy składać. Myślimy, nie wiem, czy nam się to uda, ale być może byśmy połączyli zezwolenia na pracę z oświadczeniami. Ja mówię o kwestii dokumentu i moglibyśmy wtedy wydłużyć ten czas 6 miesięcy. Tutaj dyskusja, na przykład do 12 miesięcy, a może i dłużej. Ta dyskusja jeszcze się odbędzie. Pani dyrektor, przepraszam, bo pojawiło się na czacie naszym pytanie. Czy w tych dyskusjach bierzecie Państwo też pod uwagę możliwość rozszerzenia tej uproszczonej procedury, czy też tej zmodyfikowanej, uproszczonej procedury wydłużonej do 12 miesięcy na więcej krajów niż tylko te 6, które są dopuszczone do niej? Nie, to znaczy może inaczej troszeczkę odpowiem, ponieważ my dyskutujemy już od dawna na temat różnych krajów, które można by dopuścić do tej uproszczonej procedury, ale my byśmy chcieli w ogóle zlikwidować tą uproszczoną procedurę, czyli po prostu zezwolenie na pracę połączyć z oświadczeniami o pracę, wypracować jeden dokument, a dla tych krajów, które obecnie są w uproszczonej procedurze, dla tych 6 krajów, na przykład zwolnić te kraje z testu rynku pracy. Ale to wszystko jest jeszcze w fazie dyskusji. To są nasze pomysły. Ja o nich mówię dość odważnie, ale też tutaj kierownictwo resortu. Ja rozmawiałam w tym tygodniu z panem premierem Jarosławem Gowinem, który powiedział, że proszę mówić odważnie i mówi odważnie o naszych pomysłach, dlatego że my zderzamy nasze pomysły również z oczekiwaniami pracodawców, rozmawiamy również ze środowiskiem naukowym, rozmawiamy z pracownikami urzędów pracy, wśród których przeprowadzamy ankiety, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Prowadziliśmy szerokie dyskusje również takie wewnętrzne między nami, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, również w momencie opracowywania polityki migracyjnej, czyli tego dokumentu, wsadu do tego naszego, do tej polityki migracyjnej. Także tutaj dyskutujemy, tu panu odpowiem, który zadał pytanie na czacie, że dyskutujemy o możliwości rozszerzenia tej procedury, ale trochę zależałoby nam może zmniejszyć liczbę różnych dokumentów i nie mieć aż tylu procedur, tak? Może tak odpowiem. Dlatego, że na przykład musi zostać procedura zezwolenia na pracę sezonową, bo o tym mówi dyrektywa unijna, ale już zezwolenia na pracę i oświadczenia zastanawiamy się, czy tego nie połączyć. Dlaczego? Dlatego, że po prostu tak jak mówię, coś, co miało być wyjątkiem, stało się regułą. Tutaj znowu ktoś, tutaj pani na czacie, pani Ania Kaszuba zadała pytanie, czy rozważane jest również zniesienie zezwoleń na pracę sezonową. Nie, bo praca sezonowa jest dyrektywą unijną i tutaj musimy stosować się do przepisów unijnych. U nas zezwolenia na pracę sezonową w Polsce możemy wydawać na 9 miesięcy, to jest maksimum czasu, na które pozwalała nam Unia Europejska, kiedy w 2018 roku wprowadzaliśmy te przepisy i to musi zostać. Jeszcze jedna rzecz, bo nie wiem, ile mam czasu, ale chciałabym powiedzieć też, że chcielibyśmy faktycznie, to co powiedział pan mecenas, postawić na elektronizację dokumentów, na to, żeby przede wszystkim składać je nie w papierze, czy też urzędnik w drugą stronę nie wydawał pracodawcy je w papierze, tylko żeby to wszystko było szybsze i elektroniczne. Ja obecnie w departamencie mam 18 systemów informatycznych, które obsługują polski rynek pracy. To jest zdecydowanie za dużo. Dlatego też wpisaliśmy jako Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii w Krajowym Planie Odbudowy, zapisaliśmy pomysły na projekty dotyczące cyfryzacji i nowych technologii związanych z rynkiem pracy. Mnie się marzy 1, może 3, jeśli będą konieczne, ale nie 18 systemów informatycznych, które będą obsługiwały cały tutaj w tym moim oczywiście zakresie rynek pracy, w tym oczywiście procedury tutaj cudzoziemskie, bo tutaj wiadomo, że chcielibyśmy, żeby ten system był połączony czy też z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, czy też na przykład ze Strażą Graniczną. Pani dyrektor, przepraszam, czy mogę panią prosić jeszcze na koniec pani wypowiedzi o przedstawienie takiego planu, mapy drogowej, kiedy możemy się spodziewać tych zmian? No bo pani przygotowuje projekty, no pytanie, czy to jeszcze przed wakacjami, czy jeszcze w tym roku one się pojawią, kiedy te zmiany mogłyby wchodzić w życie?
Już mówię. Ja jestem na etapie już teraz pisania przepisów legislacyjnych, ponieważ pewne koncepcje i pewne założenia omówiliśmy tutaj w resorcie, już konsultujemy, tak jak mówiłam, tak wewnętrznie jeszcze na roboczo z pracodawcami czy z urzędami pracy. Mam nadzieję, że w czerwcu będę miała gotowe przepisy i wtedy poddamy je konsultacji, bo tutaj kierownictwo resortu jest za szeroką konsultacją przepisów, za dyskusją nad tymi przepisami. Myślę, że jak one ujrzą światło dzienne, to to będzie jeszcze ten moment, kiedy i państwo, i pracodawcy, i różnego rodzaju zainteresowane podmioty, w zależności od tego, jakie to będą przepisy, będą mogły się wypowiadać i będziemy te pewne nasze pomysły pewnie zderzać ze sobą i dyskutować, które warto prowadzić, które można wprowadzić, a które po prostu nie będą mogły być zaimplementowane. Natomiast kiedy wejdą w życie? My byśmy chcieli, oczywiście to jest marzenie, bo wiemy, jaki długi jest proces legislacyjny, ale chcielibyśmy, żeby w przyszłym roku te przepisy weszły w życie, z tym, że jeśli chodzi na przykład o systemy, i to systemy związane i z cudzoziemcami, i z urzędami pracy w ogóle, i z ich cyfryzacją, to musimy pamiętać, że nawet jeśli pozyskamy środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy, to budowa systemów informatycznych zajmuje pewien czas. Także nawet jeśli wprowadzimy systemy, wprowadzimy nowe przepisy, to chcielibyśmy dać pewne vacatio legis na budowę systemów informatycznych dotyczących obsługi całego rynku pracy. Dobrze. No pani dyrektor, no bardzo ciekawe rzeczy pani opowiada, ale oddajmy głos też kolejnym uczestnikom naszego spotkania. Bardzo dziękuję za pani wystąpienie i te informacje, które poznaliśmy. Teraz o głos poproszę panią Justynę Żółtek, dyrektor HR w Rival Therapeutics, polskiej spółce biotechnologicznej. No i pytanie, jak pani ocenia te zapowiedzi i a z czym tak naprawdę musi się pani mierzyć na co dzień, ściągając takich wysoko wyspecjalizowanych pracowników do Polski? No bo pewnie nie jest łatwo, tych barier nie tylko prawnych, ale takich też fizycznych czy mentalnych jest bardzo dużo. Proszę opowiedzieć, jak to wygląda. Witam Państwa, dziękuję za pytanie, które zadał Pan redaktor. Z dużym zainteresowaniem słuchałam wypowiedzi Pani doktor Ewy Flaszyńskiej. No, niewątpliwie te zapowiedzi są w kierunku, który jest pożądany przez pracodawców, czyli na pewno pewna simplifikacja procedur, przyspieszenie jest ogromną pomocą. Natomiast ja chciałam również przedstawić trochę drugi punkt widzenia, ponieważ tak naprawdę problemy legalizacji i zatrudnienia obcokrajowców są z mojego punktu widzenia jako przedstawiciela pracodawcy trochę wierzchołkiem góry lodowej, ponieważ ten temat traktujemy bardzo kompleksowo. Mówimy tutaj nie tylko o zachęceniu w naszym przypadku wysoko wykwalifikowanych specjalistów do tego, aby zrelokować się do Polski, ale również dochodzi tutaj kwestia jakby ich właściwej adaptacji oraz późniejszego utrzymania w organizacji. Dlatego dla mnie ten temat jest niezwykle kompleksowy. Ten temat zaczyna stanowić tak naprawdę wyzwanie już na etapie procesu rekrutacji. Nie jest łatwo przekonać, zwłaszcza wysoko wykwalifikowanych specjalistów. My tutaj sięgamy często na rynki też zachodnie do tego, aby zrelokować się, podjąć decyzję o przeniesieniu do naszego kraju. I tutaj w tym miejscu warto postawić na taką, powiedziałabym, całkowitą transparentność. Od samego początku otwarcie rozmawiać z kandydatami o korzyściach, ale też nie ukrywać pewnego rodzaju wyzwań związanych z relokacją. Dobrą praktyką jest odbycie takiej dedykowanej rozmowy dotyczącej realiów życia w Polsce oraz może jakiegoś takiego przewodnika z najważniejszymi informacjami. I tak jak powiedziałam, postawienie na tą absolutną szczerość, otwartość jest kluczem na tym etapie, aby ta decyzja o relokacji była podejmowana w sposób świadomy, w sposób przemyślany, ponieważ długofalowo będzie to jakby skutkowało tym
zatrudnieniem, które będzie trwało dłuższy okres czasu. I tutaj musimy mieć świadomość, że często taka zmiana jest właśnie całkowitą rewolucją w życiu danej osoby, więc istotne jest, aby zadbać o upewnienie się, że osoba relokowana posiada wiedzę o podatkach, to jest często dość zawiły temat, o kosztach życia, o orientacyjnych cenach podstawowych artykułów, tego, ile kosztują mieszkania czy szkoły. Pamiętajmy też, że często w przypadku tych pracowników, które my relokujemy, czyli takich ekspertów w danej dziedzinie, mówimy tutaj o relokacji nie tylko pracownika, ale całej jego rodziny, ponieważ no, zazwyczaj te osoby dążą do całkowitego przeniesienia swojego ośrodka życia. I tutaj oznacza to, że z punktu widzenia pracodawcy ta pomoc, którą oferujemy, będzie znacznie szersza niż początkowo zakładamy i będzie zdecydowanie wykraczać poza tylko aspekty legalizacyjne. Mówimy tu już od samego początku o negocjacji specjalnych pakietów relokacyjnych, czyli nie tylko pokrywania takich, powiedziałabym, bardzo pragmatycznych tematów w stylu bilety lotnicze, podróż, nie tylko kandydata, ale też jego rodziny. Oczywiście pokrycie kosztów legalizacyjnych, które dla firm, które relokują tych pracowników dużo, jest oczywiście znaczącym kosztem, ale też całą taką opiekę, którą trzeba otoczyć pracownika od tego początkowego etapu. Ktoś przenosi się, więc chociażby organizacja transferu z lotniska, czy wynajęcia mieszkania na start, na ten pierwszy okres miesiąca, do kiedy ten człowiek się tutaj troszkę nie oswoi z nowym miejscem. Ważnym aspektem są też chociażby elementy dotyczące pokrycia kursów językowych oraz kosztu szkoły czy przedszkola na początkowy okres. I tutaj te początkowe wydatki są bardzo znaczne. Często pracodawca musi w nich partycypować, chociażby dlatego, że przedszkola czy szkoły są znacząco droższe, jako że dzieci ekspatów no zazwyczaj uczęszczają do obcojęzycznych ośrodków prywatnych, które stanowią dość wysoki koszt. Natomiast z punktu widzenia naszego ogrom pracy, który wkładamy w ten temat, tak naprawdę zaczyna się po okresie relokacji. I nie mówię tutaj oczywiście o wsparciu w legalizacji pobytu, czyli wszystkich kwestiach formalnych, ponieważ jest to absolutny standard, aby pracodawca angażował się, ułatwiał ten proces. Mowa jednak jest też o wszystkich aspektach właśnie takich kulturowych oraz psychologicznych, o których pan redaktor wspominał, związanych z relokacją. No i w tym miejscu rola przyszłego pracodawcy i ten wysiłek jest kluczowy. Właściwa adaptacja tak naprawdę pracownika, ale szczególnie właśnie relokowanego, jest gwarantem nie tylko szybszego wdrożenia do obowiązków, ale wiadomo, że też znaczącego spadku ryzyka odejścia. Więc z wyprzedzeniem trzeba tutaj zadbać o kwestie ewentualnych różnic kulturowych, które mogą występować w dwojakim aspekcie, czyli z jednej strony mówimy tutaj o pracy z aktualnym zespołem i edukacją na temat możliwych różnic kulturowych, a z drugiej przygotowanie tej osoby relokowanej do tego, z jakimi osobami będzie pracować, z czym może się mierzyć. No i oczywiście tego typu podejście pozwala w znacznym stopniu zniwelować ewentualne tarcia komunikacyjne, które mogą się pojawić jako taki naturalny efekt niezrozumienia odmienności kulturowej. Z takich praktycznych aspektów, na które jako pracodawca musimy zwracać uwagę, jest na pewno ta wspomniana wcześniej bariera językowa. I to jest potężne zagadnienie. I znowu musimy je traktować dwojako, ponieważ z jednej strony powinniśmy zapewnić dostęp do kursów językowych, tak aby umożliwić jak najszybsze nauczenie się języka polskiego, a z drugiej strony uczulić też zespół na to, że komunikacja powinna odbywać się w języku zrozumiałym dla wszystkich. Często to jest oczywiście język angielski. I tego typu elementy są niezwykle istotne, ponieważ przeciwdziałają poczuciu wykluczenia i jakby takie poczucie alienacji, w której jakby nie umielibyśmy zaradzić, ma znaczący wpływ na to, że ktoś może po prostu podjąć decyzję o powrocie do kraju. No dobrze. Ja chciałam jeszcze tylko wspomnieć, że tutaj mierzymy się też z takimi zagadnieniami szoku kulturowego, z którym możemy się zastanawiać, czy pracodawca powinien tak głęboko wchodzić w tego typu tematy. Natomiast z doświadczenia mogę podzielić się informacją, że na pewno uświadamianie pracownika o tym, że może mierzyć się z różnymi emocjami, z szokiem kulturowym, z pewnym niezrozumieniem, jest bardzo pomocne w procesie przystosowania się. No i jednak tego typu działania i takie mocna praca pracodawcy z osobami relokowanymi pokazuje, że to ryzyko ewentualnego przedwczesnego odejścia znacznie spada.
No dobrze, pani dyrektor, bardzo pani dziękuję za tą analizę, która pokazuje, że to jest znacznie szerszy problem, nie tylko legislacyjny, ale też i społeczny tak naprawdę. Tak. Ale prosząc o zabranie głosu panią mecenas Katarzynę Ziółkowską, radcę prawnego z kancelarii CNC Hakowski i Ciszek, no chciałbym zwrócić uwagę na to, że niektóre państwa sobie, szczególnie nasi sąsiedzi, sobie całkiem dobrze radzą z tą legislacyjną obudową przy ściąganiu wysoko kwalifikowanych pracowników. Myślę tutaj o regulacji, jaka się pojawiła w Niemczech już w marcu zeszłego roku. No i proszę o kilka słów na ten temat, jak te przepisy działają w praktyce, kogo Niemcy zachęcają, kto potencjalnie nie przyjedzie do Polski, bo może wylądować za naszą zachodnią granicą i czy te przykłady tych przepisów, one mogą nam posłużyć do konstruowania naszych polskich regulacji w tym zakresie. Dzień dobry Państwu, dziękuję serdecznie. Zastanawiam się, czy to, o czym pan redaktor powiedział, że to jest dobra ścieżka ta niemiecka, czy to na pewno tak to jest. Tak jak słyszę tutaj wiele tych pomysłów, które rozważa Ministerstwo Rozwoju, tak naprawdę też znajduje jakiś oddźwięk w tych niemieckich regulacjach. A mianowicie rzeczywiście Niemcy w marcu zeszłego roku, 1 marca, wprowadzili w życie ustawę o zatrudnieniu wysoko wykwalifikowanych pracowników i jest to ustawa dedykowana cudzoziemcom, czyli osobom spoza Unii Europejskiej. Cel, jaki tutaj sobie postawiono, to jest tak naprawdę taki kontrolowany napływ siły roboczej, ale osób, które mają kwalifikacje. I to jest tak naprawdę tutaj kluczem jest to, żeby zrozumieć, że Niemcy bardzo szczegółowo badają to, czy dana osoba rzeczywiście jest osobą wykwalifikowaną, czy nie. I dla takich osób, które uznają, że są właśnie taką wykwalifikowaną siłą roboczą, czyli przede wszystkim dla osób, które dysponują określonym doświadczeniem zawodowym i wykształceniem zawodowym, takie, które odpowiadałoby niemieckim realiom, ułatwione jest wydawanie zezwoleń pobytowych, które łączą się też z wykonywaniem pracy. I tutaj na przykład też jest rezygnacja całkowicie w tym momencie z aspektu testu rynku pracy, czy tego, żeby dany zawód był wpisany na listę określonych zawodów, w których są największe braki. Więc podobnie tak jak tutaj możliwe, że te polskie przepisy skręcą w tę stronę. Jeśli chodzi o to, jakich osób sobie życzą Niemcy na swoim własnym rynku, to bardzo dobrze to widać po tych regulacjach, dlatego że są szczególne przepisy, które dotyczą danych branż i na przykład najbardziej aktualnie się otworzyli Niemcy na pracowników IT, którzy tak naprawdę nawet nie muszą wykazywać, że posiadają te kwalifikacje, o których wspomniałam i tego nikt już tak bardzo dokładnie nie bada, ale wystarczy wykazać się odpowiedniej długości doświadczeniem zawodowym i posiadać znajomość języka. Natomiast gwarancją tego, że dana osoba spełnia jako jakieś ogólne wymogi co do tego, że potrafi wykonywać swój zawód, jest kwestia tego, że ma zagwarantowaną w Niemczech umowę o pracę na określonym poziomie wynagrodzenia. Aktualnie to jest około tam 4000, troszeczkę ponad 4000 euro brutto miesięcznie. Także już sam poziom wynagrodzenia gwarantuje pewien poziom wykonywanej pracy przez danego pracownika. Niemcy postawili duży nacisk na to, żeby ułatwić pracownikom to z kolei ten taki, powiedziałem, społeczny wymiar, zorientowanie się w tym, jak to tak naprawdę wygląda, czyli jest ogromna kampania informacyjna dla cudzoziemców. Są uruchamiane infolinie, specjalne urzędy dedykowane tylko tak naprawdę i wyłącznie do rozpatrywania wniosku w ramach tej ustawy. Jakkolwiek może to brzmi tak bardzo optymistycznie, to prawda jest taka, że oddźwięk tej ustawy na życie praktyczne się nie bardzo przełożył, przynajmniej dotychczas. Aktualnie szacuje się, że na rynku niemieckim brakuje, zależy kto liczy, ale między 1 a 1,5 miliona osób, rok do pracy. Nie są to tylko wykwalifikowani pracownicy oczywiście, ale wiele z tych
braków dotyczy właśnie tego typu profesji. Natomiast ponieważ no już rok ta ustawa obowiązuje z lekkim układem, więc można to zweryfikować, jak ta ustawa działa w praktyce. I proszę Państwa, tutaj na tę chwilę wydano około 30 tysięcy zezwoleń w trybie tej ustawy. Czyli tak naprawdę no raptem powiedzmy w 2% zaspokojono potrzeby niemieckiego rynku pracy. Na pewno nie, pandemia tutaj nikomu nie ułatwia życia, natomiast no, Niemcy tak bardzo nie chcą się otworzyć na tanią siłę roboczą, że ten moment weryfikowania, że na pewno sprowadzają do siebie specjalistów, jest bardzo, bardzo szczegółowo weryfikowany. Też takie rozwiązanie, które tu, jak słyszę, może się znaleźć w polskich regulacjach, to jest to, że Niemcy zostawiają też sobie w ramach tych przepisów takie specjalne furtki, żeby w razie, gdyby sytuacja na rynku się zmieniała, rynku pracy, wtedy oni będą na bieżąco reagować i na mocy rozporządzenia, czyli bardzo szybko wprowadzanej regulacji prawnej, mogą pewnego rozwiązania wycofywać albo przymykać te otwarte na szerszy sposób regulacje. Także też sobie takie furtki zostawiają, jak to prawdopodobnie będzie u nas. Bardzo Pani dziękuję za tę analizę. I na koniec, jako podsumowanie i też takie może memento dla tego naszego panelu, niech będzie wypowiedź pani doktor Izabeli Florczak, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim, którą poproszę o takie podsumowanie, bo przecież kraje Unii Europejskiej, czy w ogóle tej Europy Zachodniej, zanim jeszcze Unia Europejska powstała, miały kłopoty z siłą, z pracownikami już od wielu, wielu lat, ściągały cudzoziemców do siebie już w połowie zeszłego wieku. I no skutkuje to teraz pewnie wieloma napięciami społecznymi, te mniejszości narodowe no nie do końca się zasymilowały z na przykład w Niemczech czy we Francji. No wydaje się, że te polityki migracyjne są w tej chwili znacznie mądrzejsze i państwo stara się bardziej panować nad tym, kogo i na jakich zasadach zachęca do pracy w swoich granicach i czy faktycznie na przykład go tylko ściąga na chwilę i się później żegnamy, czy zachęcamy tych cudzoziemców do osiedlania, do sprowadzania się razem z rodzinami, tak żeby na stałe budowali potencjał gospodarczy naszego państwa. I proszę o takie podsumowanie, jaka nauka płynie z historii i co tak, do czego tak naprawdę przykładają też teraz ręce pracodawcy, ściągając tych pracowników z zagranicy do Polski. Bardzo dziękuję panie redaktorze za to pytanie. Witam państwa serdecznie. Zanim na nie odpowiem, to chciałabym tak pokrótce odnieść się do tego, o czym mówili moi przedmówcy, z trzech perspektyw, na które mogę sobie pozwolić. Po pierwsze naukowej, po drugie praktycznej, ponieważ też jako radca prawny pomagam przedsiębiorcom w legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce, a po trzecie z takiej czysto życiowej perspektywy, ponieważ niedawno pomagałam mojej serdecznej koleżance przyjechać z Holandii do Polski. Osiedliła się tu, mamy nadzieję, na stałe i o tym też chciałabym kilka słów powiedzieć. Proszę Państwa, po pierwsze ja studzę entuzjazm tego, co zostało dzisiaj powiedziane. To znaczy myślę, że przede wszystkim należy się zastanowić, dlaczego by w tej chwili na polskim rynku pracy mamy problem z wysoko wyspecjalizowanymi, z wysoko wyspecjalizowaną kadrą. Odpływ tak zwanych rąk do pracy w sektorze medycznym jest ogromny i przede wszystkim tu by należało w pierwszej kolejności szukać rozwiązań. Po drugie, to czego myślę na ten moment bardzo brakuje i co nadal się nie pojawia w planach, to nie jest tylko obsługa pracodawców i cudzoziemców na miejscu w Polsce, ale bardzo często już w urzędach konsularnych czy w ambasadach za granicą, gdzie czasami przestoje są przeogromne i tutaj niestety, ale nasze procedury nie sprawdzają się zupełnie. Po trzecie, to na co warto zwrócić uwagę, to, że rozmawiamy dzisiaj o zupełnie dwóch różnych światach. Po pierwsze sektor prywatny, czyli branża IT, gdzie tak naprawdę pracodawca sam decyduje, jakiego specjalistę sprowadza i może tak na dobrą sprawę dowolnie wybierać taką osobę, a po drugie rozmawiamy o branży medycznej.
I proszę Państwa, to nie jest tak, że izby lekarskie nie życzą sobie kolegów z innych krajów tylko dla zasady. Należy wziąć pod uwagę, że osoby, które studiują w zupełnie innych warunkach, i nie mówię tutaj tylko o kwestii bariery językowej, bo ona jest w miarę łatwa do przeskoczenia. Natomiast tutaj mówię przede wszystkim o tym, jaka wiedza medyczna jest przekazywana tym pracownikom, których my ewentualnie później chcemy zatrudniać u siebie. I myślę, że tutaj jest największy problem, dlatego że później nasi rodzimi lekarze, pracując tymi osobami, które przyjeżdżają z innych krajów, mają zupełnie inny stopień wykształcenia i zupełnie inną wiedzę medyczną, która przecież aktualnie zmienia się bardzo szybko, mogą sami ponosić niestety, ale negatywne skutki tego, że osoby, które przyjeżdżają do naszego kraju, nie są po prostu odpowiednio wykształcone. Myślę, że to jest gigantyczny problem, z którym się należy zmierzyć. Czwarty problem, który w tym wszystkim dostrzegam, to jest, proszę Państwa, totalny brak dialogu z cudzoziemcami, bo pięknie jest mówione, że ministerstwa, resorty dialogują między sobą, pracodawcy między sobą, pracodawcy z resortami, świetnie, tylko w tym wszystkim zapomnieni zostali cudzoziemcy. Z nimi nikt nie rozmawia. Nikt nie rozmawia z nimi dlatego o tym, dlaczego oni przyjeżdżają do Polski bez zamiaru osiedleńczego, bo gdyby mieli zamiar osiedleńczy, to my nie musielibyśmy co roku sprowadzać tak gigantycznej liczby cudzoziemców do Polski, bo mimo wszystko nasza gospodarka nie rozwija się tak szybko, że co roku potrzebujemy aż tylu tysięcy ludzi z zagranicy. Jeżeli cudzoziemcy by się w Polsce osiedlali, to nie musielibyśmy też co i rusz rekrutować nowych pracowników z zagranicy, czyli cały ten proces byłby zrobiony, powiem tak, raz a dobrze. Nad tym się nikt, jak to się teraz zwykło mówić, nie pochyla. Pan mecenas Ciszek powiedział, że pracodawcy są gotowi płacić więcej za procedury legalizujące pracę i pobyt, natomiast myślę, że dużym problemem jest to, że pracodawcy nie są chętni płacić więcej samym cudzoziemcom. Robiąc badania nad sytuacją obywateli Nepalu na polskim rynku pracy, spotkałam się no niestety z bardzo tragicznymi historiami tychże osób, które stwierdzały, że oczywiście one są w stanie pracować w Polsce w warunkach, które proponują im pracodawcy, ale są w stanie to zrobić przez 2 do 3 lat, bo dłużej po prostu nie wytrzymają pracy w takich warunkach. Więc proszę Państwa, myślę, że tu jest ogromny obszar do zagospodarowania, aby te osoby, które już do Polski przyjechały, które są, że tak powiem, sprawdzone, w tejże Polsce zatrzymać. No i tu chciałabym nawiązać też do tego, o czym mówiła pani dyrektor Żółtek, do całej tej otoczki związanej z przyjazdem pracownika cudzoziemskiego. Ja sobie, proszę Państwa, do tej pory nie zdawałam sprawy z tego, że dla cudzoziemca, który zamierza się w Polsce osiedlić, wyzwaniem jest transport kwiatów. Ja wiem, że to jest coś totalnie przyziemnego, ale my sprowadzając taką osobę, zupełnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile ona rzeczy musi organizacyjnie ogarnąć. Drugi problem, proszę Państwa, jedzenie dla psa. Okazało się, że w Holandii zupełnie inną karmę można kupić niż w Polsce. I to jest coś, o czym my czasami zupełnie nie myślimy. I to jest, nawiązując do tego, o czym mówiła pani dyrektor Żółtek, ogromne wyzwanie dla pracodawcy, dlatego że jeżeli chce na stałe pozyskać wysoko wykwalifikowanego pracownika, który przyjedzie tutaj, tak jak mówiła pani dyrektor, z całą swoją rodziną, przeprowadzi tu swoje całe życie, to trzeba, no niestety, ale wspomóc go, niestety, wspomóc go w całym tym procesie. I o tym zapominamy, dlatego że, proszę Państwa, skomplikowana procedura to jest jedno, długotrwała procedura to jest drugie, a trzecie to jest to, czego nie widać w przepisach, a co również ten obowiązek, który ciąży na pracodawcy, jeżeli on chce tutaj sprowadzić naprawdę wysoko wyspecjalizowanego pracownika. Więc to takie nawiązanie do tego, o czym była mowa. Jeszcze chciałam dane statystyczne z 2020 roku. W 2020 roku na ponad 406 tysięcy wydanych zezwoleń na pracę 48 wydano dla lekarzy. Myślę, że ta liczba mówi sama za siebie. Natomiast nawiązując do tego, o czym mówił pan redaktor, oczywiście bardzo ważne jest to, abyśmy kreując politykę migracyjną w sposób bardzo precyzyjny określali kierunki napływu pracowników, których
na naszym rynku pracy chcemy powitać, bo nie chcę tutaj, proszę Państwa, przeprowadzać żadnej stygmatyzacji, natomiast jeżeli mówimy o kadrze wysoko wyspecjalizowanej, a następnie popatrzymy na kierunki napływu, w tym momencie pracownicy są pozyskiwani, no to niestety, ale stawiam tutaj bardzo duży znak zapytania, czy rzeczywiście kraje takie jak Bangladesz, Nepal czy Etiopia dysponują wysoko wyspecjalizowaną kadrą. Więc myślę, że to jest jeden problem. Druga kwestia, która na pewno jest do rozwiązania, to jest to, o czym mówił pan redaktor, czyli asymilacja. No i tutaj podstawowy, może nie problem, ale pytanie, na które należałoby odpowiedzieć, kreując politykę migracyjną, czy my jako państwo dopuszczamy możliwość nie asymilowania cudzoziemców, którzy do Polski przyjeżdżają, ale integracji ich i zarówno kulturowej, jak i społecznej, z naszą kulturą i z naszym funkcjonowaniem społeczeństwa. Asymilacja to jest ten proces, w którym cudzoziemiec już, można powiedzieć, zapomina o swoich korzeniach i staje się częścią naszego społeczeństwa. Czy naprawdę jest tak, że my w jakiś sposób chcemy wymuszać to na cudzoziemcach? Bo jeżeli cudzoziemiec się zasymiluje, on stanie się nieodłączną częścią naszego społeczeństwa, to można powiedzieć, że ten problem bariery kulturowej, różnic kulturowych znika, bo on po prostu, można powiedzieć, zostaje wchłonięty przez nasze społeczeństwo. Natomiast nie wiem, czy my jesteśmy na to gotowi, nie wiem, czy gotowi są na to cudzoziemcy z tych krajów, z których oni przyjeżdżają i niestety wyjeżdżają. Bo tak jak wspomniałam, zamiar osiedleńczy cudzoziemców w Polsce jest bardzo znikomy, a to, proszę Państwa, wynika też z tego i tym chciałabym już podsumować swoją wypowiedź. Ja się przyjrzałam troszeczkę tym, jak zagraniczne media zareagowały na publikację Polskiego Ładu. No więc jeżeli byłabym wysoko wykwalifikowanym specjalistą i przeczytała, że oto wszystkie osoby, które posiadają wysokie kwalifikacje i pracują w Polsce, będą z Polski wyjeżdżać z uwagi na dodatkowe obciążenia podatkowe, to raczej nie podjęłabym decyzji o tym, żeby do Polski przyjechać. Więc to, co jest bardzo istotne, to jest całe otoczenie, to również o tym dzisiaj już była mowa, otoczenie związane z organizacją życia w Polsce. Jeżeli cudzoziemiec ma do Polski przyjechać, to on musi być zachęcony. Natomiast jeżeli będzie słyszał, że to specjaliści wyjeżdżają z Polski, to pierwsze pytanie, jakie sobie postawi, dlaczego rodzimi pracownicy opuszczają kraj? Skoro oni opuszczają kraj, to czy ja chcę do takiego kraju pojechać? Więc myślę, że tutaj wieloaspektowość tych wątków jest bardzo istotna do zauważenia. Przede wszystkim, tak jak rozpocząłem i na tym chciałabym zakończyć, bo to jest istotne, należy zdiagnozować problem wyjazdu Polaków i na tej podstawie starać się nie dopuścić do tego, aby cudzoziemcy, którzy do Polski przyjeżdżają, nasz kraj opuszczali. Bardzo dziękuję. Bardzo Pani dziękuję, szczególnie ta ostatnia uwaga, powiem szczerze, dla mnie dość zaskakująca, chociaż obserwacja bardzo, no, dość oczywista. Ale chciałbym wrócić na chwilę jeszcze do Pani doktor Ewy Flaszyńskiej. Pani dyrektor, na naszym czacie pojawiło się już pod koniec Pani wypowiedzi pytanie, które chciałbym jednak zadać, zanim zakończymy ten panel, bo pytanie dotyczy tego, czy ta reforma dotycząca przeniesienia części zadań z urzędów wojewódzkich do powiatowych, ona też będzie miała taki skutek, że skróci się ten okres oczekiwania na wydanie zezwolenia chociażby, no, na które pewnie teraz wielu przedsiębiorców czeka miesiącami, i czy jest Pani w stanie przewidzieć, czy faktycznie te urzędy powiatowe po reformie zachowają tą swoją wydolność rzędu kilku dni przy wydawaniu tego typu decyzji? No na tym nam zależy, panie redaktorze, dlatego że, tak widziałam to pytanie, dlatego że teraz rozkładają się te zezwolenia na 16 województw, tak? Mamy 340 powiatowych urzędów pracy. Jeśli rozłoży się ta statystyka na więcej punktów, gdzie można, więcej instytucji czy placówek, gdzie można starać się o te dokumenty, to mamy nadzieję, że ten proces będzie szybszy. Pamiętajmy, że w momencie, kiedy urzędy pracy nawet wprowadzały oświadczenia czy pracę sezonową, jeszcze nie było elektronizacji, też były w dużych miastach kolejki, ale bardzo szybko urzędy pracy sobie z tym poradziły i obecnie z tego, co widzę na statystykach, taki średni czas oczekiwania w urzędzie pracy to jest 6 dni na dany dokument, natomiast w urzędzie wojewódzkim średni czas to jest około 53, ale to jest taki uśredniony w skali roku, wiadomo, że to zależy od instytucji. I
Oczywiście chcielibyśmy poprzez takie zmiany czy taką reformę po prostu ten proces usprawnić i spowodować, aby on był szybszy. Jeszcze bym chciała tylko jedną rzecz powiedzieć, bo o tym dzisiaj nie było mowy. Taką ważną, myślę, z punktu widzenia tej naszej dyskusji, bo słuchałam tej dyskusji również pań, że z danych ZUS na temat liczby ubezpieczonych cudzoziemców wynika, że tak jak jeszcze niedawno było to 300 tysięcy, 400 tysięcy w systemie, to w systemie ZUS-u obecnie ubezpieczonych, czyli tych cudzoziemców pracujących dłużej, legalnie, na umowę o pracę, jest 780 tysięcy i to jest ta tendencja wzrostowa. Tylko od początku tego roku do końca kwietnia ta liczba ubezpieczonych cudzoziemców wzrosła o 55 tysięcy, także ta pandemia nie przeszkodziła po prostu temu. Właściwie to tylko w jednych miesiącach, na początku w ubiegłym roku obserwowaliśmy wyjazdy cudzoziemców z Polski, znaczy może zatrzymanie się tego procesu wzrostowego. Natomiast teraz widzimy, że po prostu cały czas wzrasta liczba cudzoziemców, ale też wzrasta w systemie. Ja mówię o tym dlatego, że dużo dzisiaj mówiliśmy o tym, jak przyciągać cudzoziemców do tego, aby chcieli pracować w Polsce. I mówiliśmy, bo to chyba pan mecenas powiedział na początku, o pracodawcach, a pani doktor mówiła o tym, ile ci cudzoziemcy zarabiają, bo to też jest bardzo ważne, że po prostu przekonywanie ich o tym, że mogą u nas zarabiać godnie, że mogą dostać umowę legalną, prawda, umowę o pracę, też jest bardzo ważne. Czyli niezależnie od tego, że my pracujemy nad zmianami, tutaj nad przepisami, prawda, zmianami legislacyjnymi, moim zdaniem bardzo ważna jest także pewna świadomość i pewne takie inne dodatkowe działania i ze strony też samorządów, innych instytucji, ale też przede wszystkim ze strony pracodawców. Bardzo dziękuję za ten głos, bo to wyszło z tego takie też świetne podsumowanie naszego panelu. Bardzo dziękuję paniom, bardzo dziękuję panu mecenasowi. Bardzo dziękujemy. I życzę państwu miłego dnia i dużo zdrowia.